Z tej strony dzisiaj mamy news odnośnie Mavica Mini 2. Właściwie to jest Mini 2, tutaj błędnie napisano, ale mamy swojego europejskiego Best Buy. Dzięki Adamowi za wskazanie właśnie sklepu z podznaku Zenka Martyniuka. Co jest ciekawe, można zobaczyć już dokładnie, jak wygląda ten zestaw z akcesoriami. Czyli faktycznie akumulatory potwierdzają się te przecieki, są inne. Aparatura będzie taka jak w Mavico R2, śmigła faktycznie. Mają końcówki te pomarańczowe. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Z przodu faktycznie na kamerze jest znaczek 4K, i to są te główne różnice, jeżeli chodzi o pierwsze dwa zdjęcia. Następne zdjęcia już mają charakter bardziej brandingowy, marketingowy. Nie ma na nich nic. Konkretnego, ale nie tylko zdjęcia. Zobaczmy w takim razie, jak wyglądają parametry techniczne, bo tutaj możemy dokładnie prześledzić wszystkie parametry i przetłumaczymy, sobie. otworzyłem w chromie tę stronę, więc możemy spokojnie przetłumaczyć ją na Polski i teraz widać, że oczywiście tłumaczenie jest fatalne, ale nie o to chodzi. Będzie nam łatwiej przyswoić pewne rzeczy. Między innymi sprawa, która jest tutaj dosyć istotna, to, jest możli... to są możliwości i te zmiany, które zaszły. A mianowicie, słuchajcie, rozdzielczość jest faktycznie w 4K. Nie mamy kodeku większego niż 264. W porządku. Matryca 12 megapikselowa, tutaj widać. Ale to co jest charakterystyczne i co widzimy tutaj, że będą pliki też w formacie RAW. Więc jeżeli chodzi o zdjęcia. To pod tym względem rewelacja. 4K do 30 klatek na sekundę, jeżeli chodzi o 2,7K. Tak samo, czyli klatkarz nie jest większy dla 2,7K. Nie będziemy mieli tutaj 50 czy też 60 klatek na sekundę. Dopiero ten klatkarz będzie dostępny dla rozdzielczości Full HD. Tak poza tym, jak zobaczymy inne rzeczy które tutaj są istotne, e, inteligentne tryby lotu nie zmieni się nic i sensor też e, popularnie stosowany w dronach DJI. Natomiast jeżeli chodzi o quick shoty, zostają te, które były. Jest też tryb synesmov. E, nie ma follow me, czy też active track. Chociaż mamy tutaj e, chodź za mną. Zobaczcie, popatrzmy w takim razie follow me jest. Dobrze. Nie było wymienione wcześniej, czyli follow me będzie geofencing. Tak. Dobra, popatrzmy w takim razie dalej. Jak mówiłem, tłumaczenie jest słabsze. Pilot zdalnego sterowania Lightning, to wszystko wiemy. Maksymalna pojemność karty pamięci 256 GB. Akumulator o pojemności 5200 mAh. Dwucelowe, czyli dwa SLi po czas lotu, tak jak potwierdzaliśmy. 31 to jest oczywiście teoretyczne założenie. 31 minut. Rewelacja. Masa 249, czyli tutaj wszystko jest w porządku, i potwierdza nam się, potwierdzają nam się dokładnie te doniesienia, które są. Można już w tej chwili kupić tego drona na stronie. Media MediaMarkt, także jak widzicie, jest to dostępne. Dwie rzeczy, które są ciekawe, to, że mamy 4K, to, że mamy na pewno rawy i, i to, że będzie też follow me. Zobaczymy, w jakiej funkcjonalności będzie to follow me, ale pod tym względem wygląda to fajnie. Tutaj mamy to tu follow me, właśnie, prawda? Pozostałe rzeczy podobne, no, brakuje czujników. Nie wiem, czy tutaj o transmisji. Wspominają, ale jest na pewno zasięg podany 10 tysięcy metrów, to jest to, prawda, Reichweite, RF, popatrzmy na tłumaczenie, jak to jest przetłumaczone na polski. Nie mamy tego przetłumaczonego. No dobra, w każdym razie widzimy, że wygląda na to, że potwierdziły się te doniesienia i faktycznie dron wygląda tak jak na filmach z Best Buy, przecieków z marketu Best Buy, a naszym europejskim Best Buy dzisiaj taką nominację przyjmuje firma z znaku Zenka Martyniuka. Pozdrowienia, wszystkiego dobrego i dzięki Adamowi za tą cenną wskazówkę. Trzymajcie się i do zobaczenia już wkrótce. Cześć!